przedwojenny Lubaczów czerpał z dorobku schyłku XIX wieku z okresu Galicji. To swego rodzaju paradoks, bo w polskiej literaturze historycznej, świadomości społecznej utrwalił się obraz Galicji jako przysłowiowej nędzy galicyjskiej. Tymczasem schyłek XIX wieku w epoce Galicji był w dziejach Lubaczowa okresem rozwoju tego miasta. Wspomnę tutaj chociażby, że w 1870 roku wybudowano na Pierzei Zachodniej rynku lubaczowski ratusz, ale większym osiągnięciem była budowa linii kolejowej w latach 1882-1884. Kolejne inwestycje pojawiły się w następnych latach. 1896 to budowa szpitala. Rok później budowa koszar, ale również ruszyła budowa świątyń. 1883 to rok budowy Lubaczowskiej Cerkwi. 1899 to rok budowy Lubaczowskiego Kościoła. 1899 to rok budowy synagogi żydowskiej. W tym, co mówię, jawi się obraz wielokulturowego Lubaczowa. Ludności rzymskokatolickiej, polskiej, grekokatolickiej, rusińskiej, czyli ukraińskiej i żydowskiej. Przełom XIX i XX wieku to okres wielkiej klęski, kiedy omal cały dorobek ten Lubaczowa nie został zmarnowany. 1899 to ogromny pożar Lubaczowa. Spłonęło ponad 200 zabudowań. 1901 rok, ledwo ludzie ochłonęli z tej klęski pożaru, pojawił się następny pożar, który w 1901 roku spowodował podobne straty. I kolejna, trzecia wielka klęska żywiołowa. Pożar 1905 roku. Niewyobrażalny bezmiar zniszczeń. I trudno sobie wyobrazić, jak ci mieszkańcy Lubaczowa, dzięki energii swoich burmistrzów i pracowitości mieszkańców, zdołali to miasto odbudować. Następna klęska to 1914 rok. Spalenie Lubaczowa przez rosyjskich kozaków. I 1915 rok, kiedy Lubaczów spalił się od ognia rosyjskiej i niemieckiej artylerii. Ta bieda lubaczowska była przyczyną, że z trudem Lubaczów podnosił się z tych klęsk żywiołowych. Mimo to próbowano uregulować miasto, jakoś ulepszyć ulice, wytyczyć nowe ulice. W 1924 roku władze Lubaczowa nadały miastu nazwy dla 30 ulic, bo dotychczas
w zasadzie było tylko kilka ulic, które miały swoje miano. Była to ulica Dachnowska, biegnąca na Cieszanów i Narol. Ulica Młodowska, biegnąca naturalnie w kierunku Młodowa. Ulica Zamkowa, wiodąca do zamku. Te nazwy nadane przez władze miejskie, którym przewodniczył komisarz rządowy, bardzo zasłużony dla Lubaczowa o korzeniach żydowskich, Henryk Frieser, te ulice zaczerpnęły swoje nazwy od profesji mieszkańców. Nazwano więc ulicę Zbożową, ulicę Bednarską, ulicę Piekarską. Także ulice sięgające do tradycji królewskich. Nasze miasto, jak wiele miast założonych na prawie magdeburskim, miało rynek, cztery odchodzące ulice. U nas trzy bardzo regularnie odchodzą. Ulica Muńska, czyli Wyszyńskiego, troszkę inaczej. Ulice były różne. Jedna ze starszych to była ulica Zamkowa. Zamek, jak wiemy, gdzie był, bo się do dzisiaj nazywa to zamek, chociaż ostatnio to nie był zamek, to był tylko dwór hrabiego Głuchowskiego. Ale ta ulica prowadziła od zamku do miasta, które było usytuowane troszkę wyżej. Miała dwa wzgórza, na jednym kościół, na drugim cerkiel, które też spełniały rolę obronną. Następna taka ulica była Mickiewicza. Dawniej się nazywała Dachnowska. Tam też usytuowane były dosyć ciekawe budynki. Sąd grodzki i powiatowy, początkowo powiatowy, później grodzki, to w związku z tym, że siedziba powiatu przemieszczała się między Cieszanowem a Lubaczowem. Często pocztówki składały się z kilku takich widoków. Pierwotny rynek służył do handlu ludziom. Wieśniacy przyjeżdżali, przywozili swoje produkty. Na wozach były takie prymitywne wiaty. Poniedziałek był dniem targowym dla Lubaczowa. W środku państwo widzicie studnie. Dookoła studni są drzewa. 1909 rok, nie ma drzewek, tylko są przy studni. Dwudziestolecie międzywojennym. Sowieci, którzy okupowali nas przez dwa lata, 39 do 41, zakazali handlu i zasadzili drzewa. Te drzewa, które były dotychczas w tym tak zwanym parku naszym centralnym, to były przez Rosjan sadzone. Nadal za okupacji niemieckiej nie było handlu. Oni się też nie zgadzali na jakiekolwiek formy prywatnej działalności handlowej. Architektem, który projektował tę cerkiew, był Nachirny z Lwowa. W środku, na ołtarzu, istniał ikonostas. I ten ikonostas przetrwał wszystkie zawieruchy wojenne. Po odnowieniu trafił do cerkwi w Przemyślu. Ten budynek powstał w 1900 roku. Budowany przez pana Marcela Rzymirskiego, który jest tutaj urzędował jako farmaceuta. W tym budynku miał aptekę. Po nim przejął to pan Stanisław Kozłowski, magister farmacji. Prowadził tu aptekę aż do 1939 roku. Szpital zbudowany był w 1896 roku. Pomnik Matki Boskiej, który stoi przed szpitalem, jest pomnikiem budowanym w 1896 roku. Tyle lat niezmienionej postaci w tym klombie okrągłym ten pomnik stoi. Ulice nie były brukowane. Jedna tylko ulica wiodąca do Młodowa i do koszar wojskowych, a koszary wojskowe również były wybudowane przez Austriaków, a stacjonował w tych koszarach początkowo austriacki batalion piechoty, a później batalion 39 Pułku Piechoty. Więc ta ulica brukowana
wiodła do Koszar i dalej do Młodowa. A druga to była droga brukowana wiodąca ulicą Mickiewicza. Placówką wiodącą w sferze oświaty i kultury było przedwojenne gimnazjum i liceum lubaczowskie. Tak jak wielokulturowa była społeczność lubaczowska, tak i wielowyznaniowa była grupa uczniów. Uczyli się w tym gimnazjum i liceum i rzymskokatolicy, grekokatolicy i uczniowie wyznania mojżeszowego. Taki był obraz tego międzywojennego Lubaczowa, bazującego właśnie na dorobku epoki galicyjskiej. Pan Kopf pożar tej dzielnicy żydowskiej opisuje następnymi słowami. Niektóre pociski przelatywały nad naszym domem, bo rozpętało się inne piekło. Widać było tylko smugi po nich. Artyleria stale zmieniała miejsce strzału. Od strony rynku widać było nad miastem kłęby czarnego, gryzącego dymu, a spopielałe papiery fruwały bardzo wysoko, opadały wszędzie, między innymi nasze podwórze. Tak paliła się żydowska dzielnica za szkołą i magistratem w rynku. Ludność to była 1/3 mieszkańców Lubaczowa, 1/3 była ukraińska, prawie że po równym. 1/3 Polacy, 1/3 wyznawcy religii mojżeszowej. Początkowo byli pod nadzorem, no, miały duże restrykcje w stosunku do nich. Następnie zostali skoszarowani w getcie. Getto było na terenie obecnej ulicy Świętej Anny. A to jest wnętrze synagogi lubaczowskiej, fotografowane przez oficera czy żołnierza wojsk niemieckich przed spaleniem. Bożnica niestety została zniszczona przez Niemców zaraz tutaj po wkroczeniu, w nocy z 12 na 13 września została spalona. To były dwie bożnice. Drewniana stara bożnica i nowo zbudowana. I przyszedł dzień 7-8 stycznia 1943. Akcja likwidacji getta. Wszystko wyjeżdżało wagonami, albo rozstrzeliwani byli na okopisku tak zwanym, czyli na cmentarzu, w dolnej części cmentarza. Po ludności żydowskiej pozostały ślady. Bożnica niestety została zniszczona, ale najlepszym zabytkiem i bardzo dobrze zachowanym jest cmentarz żydowski. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1723 roku. Większość to nagrobki XIX-wieczne czy z pierwszej połowy XX wieku. Jest to jeden z nielicznych cmentarzy w Polsce bardzo dobrze zachowanych. Natomiast nie było już Żydów w ogóle. Ukraińcy zostali też w tym czasie już repatriowani do Związku Sowieckiego, a część była, zbierała się już do wywózki na ziemię zachodnie z tych odzyskanych, z tych rodzin mieszanych. Także bardzo mało ludności było w tym 1945 roku.